szwedzki, proszę państwa. Obrona Jasnej Góry, śluby króla Jana Kazimierza obudziły ducha Polaków. Ale należy również zwrócić uwagę, że śluby te okazały się mieć ponadczasowy wymiar. Oczywiście jest to związane z głębokim religijnym znaczeniem tego aktu. Z drugiej strony było to wydarzenie stanowiące ogromną inspirację dla miasta Stanów XV. Dopiero zbiorów wielcy duszpasterze raz za razem nawiązywali do tradycji ślubów włoskich. Lwów wszedł religijnie mocno w 1906 roku. Wyszedł 50. rocznicę ślubu Jana Kazimierza. A Zygmunt Szczęsny Kaliński jeszcze pod koniec XIX wieku miał stwierdzić: śluby niedopełnione przez zamarłą dzisiaj przeszłość ciążą na tobie narodzie. Ty masz świętą powinność dopełnić tego, czego zaniedbali inni. Bo naród wciąż żyje, więc ślub narodowy tak długo ten naród obowiązuje w sumieniu, dopóki spełnionym nie zostanie. Jutro w całej Polsce zbieranie podpisów pod przygotowanym przez tą partię obywatelskim projektem ustawy emerytalnej umożliwiającym przejście na emeryturę po 40 latach pracy. Na złożenie w Sejmie wymagane liczby 100 tysięcy podpisów ludowcy mają około miesiąca. Związkowcy z kopalni Wujek zarzucili zarządowi katowickiego holdingu węglowego celowe działania, które doprowadzą do likwidacji ludzkiej, a później także katowickiej części tego zakładu. Holding tymczasem zapewnia, że nie zapadły żadne takie decyzje, a kopalnia pracuje normalnie. Półtora tysiąca trzylatków z Krakowa nie dostanie się do samorządowych przedszkoli. Miejsca brakuje, brakują sześciolatki, które nie pójdą do podstawówek. Jest jednak nadzieja dla rodziców najmłodszych dzieci. Miejsca w dotowanych placówkach niesamorządowych. Oficjalne wyniki naboru do samorządowych placówek mają zostać ogłoszone 28 kwietnia. Magistrat już wie, że na lodzie zostanie 1500 maluchów. Dlatego, że tylko 20% rodziców sześciolatków zdecydowało się na ich posłanie do klas pierwszych. Dariusz Domajewski z Wydziału Edukacji zapewnia jednak, że miejsca przynajmniej dla części trzylatków się znajdą. Szkole publiczne i samorządowe zostały zachęcone przez miasto do otwierania kolejnych miejsc przez zwiększenie stawki dotacji. Prywatne placówki dostaną nawet więcej pieniędzy niż samorządowe. To ma gwarantować, że rodzice nie zapłacą więcej niż złotówkę za godzinę. Wielu rodziców nie zdaje sobie z tego sprawy. Z punktu widzenia rodzica nie ma żadnej różnicy, czy to jest placówka samorządowa, czy nie samorządowa, czy jest publiczna. Z punktu widzenia rodzica wygląda to tak samo. W mieście takich przedszkoli jest ponad 40. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM. Premier Węgier Viktor Orbán nazwał propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą kwot przyjmowania uchodźców otwartym atakiem na suwerenność narodową i oświadczył, że należy zapobiec jej przyjęciu. Orbán zapowiedział też, że w najbliższych tygodniach chce dotrzeć do jak największej liczby miejsc w Europie, by znaleźć sprzymierzeńców w sprawie kwot. Oświadczył, że jeśli unijna propozycja dotycząca kwot zostanie przyjęta, to Bruksela powinna powiedzieć, jaki będzie w przyszłości skład etniczny Węgier. Słuchasz informacji TOK FM. Rocznie z powodu złego traktowania może umierać w Japonii nawet 350 dzieci poniżej 15 roku życia. Szacuje Japońskie Towarzystwo Pediatryczne. To aż 5 razy więcej niż w ostatnich latach, o czym pisze agencja Kyodo. Lekarze wezwali się w Tokio do bardziej energicznych działań przeciwdziałających zaniżaniu liczby zgonów wśród dzieci z powodu ich maltretowania. Niestety w Japonii często może do tego dochodzić w wyniku szwankującej komunikacji pomiędzy policją a służbą zdrowia. Rozważanie papieża Franciszka na temat życia rodzinnego, wychowania, antykoncepcji i rozwodów znajdą się w tekście Radość z miłości, który dziś został przedstawiony w Watykanie. To podsumowanie dwóch ostatnich synodów biskupów na temat rodziny. Publikacja ma ponad 200 stron. Wielu katolików ma nadzieję, że tekst otworzy rozwodnikom drogę do tego, by ponownie móc przyjmować komunię. Pogoda. Dziś chmury na przemian ze słońcem i znów przelotne opady. W Bieszczadach możliwe burze. Najlepsza pogoda dziś w zachodniopomorskim na termometrach. Maksymalnie od 12 do nawet 22 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, najcieplej w Małopolsce. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Ale właśnie, Jarosław Sowa tym razem i Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Panowie, wygląda na to, że Krajowa Rada Sądownictwa, to nie wygląda, po prostu wzywa
sądy do respektowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który nie jest opublikowany. Czyli ta instrukcja Zbigniewa Ziobry nie zadziałała. Czyli ja jeśli rozumiem, jako członek Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowa Rada Sądownictwa nie wzywa, tylko stwierdza, że wyrok obowiązuje wymiar sprawiedliwości. Ale wzywa sądy do wykonywania tego, znaczy do wątpliwości, tak, stwierdza stan faktyczny i koniec, kropka. To jest bardzo dobre stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa, bo rzeczywiście 9 marca Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok. Tutaj nie ma całego wątpliwości, a te działania obstrukcyjne... No właśnie, jako członek tego gremium, jak pan ocenia list Ziobry do Trybunału? Ja bym nie przesadzał, bo rzeczywiście emocje są dosyć duże, ale moim zdaniem nie ma co przesadzać z ich nadinterpretacją. Ja na miejscu prokuratora generalnego i minister sprawiedliwości takich słów na pewno nie użył. Ale była to groźba, czy... Nie, no groźba na pewno nie, bo jeśli była to groźba, to należałoby jakieś konsekwencje z groźby wyciągnąć. Natomiast prokurator generalny stoi na straży praworządności i to, co sformułował, oczywiście słowami, które nie powinny paść, ale generalnie istota została zachowana tego dbania o praworządność w państwie polskim. No a tutaj bym chciał przypomnieć słowa Kazimierz Michał Jazdowski z Prawa i Sprawiedliwości, jako pierwszy, chyba tak mi się wydaje, dużo tego sformułowania, że nieopublikowanie wyroku będzie prowadziło do powstania takiego dualizmu prawnego w Polsce. On to powiedział jako pierwszy, już więcej się nie wypowiadał w tym temacie, bo został prawdopodobnie skarcony przez spin doktorów PiS-u, żeby już więcej nie mówić nic na ten temat. Natomiast to jest fakt, że po prostu, bo Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do sądów, owszem, ale przecież poza sądami są po prostu organy administracji publicznej i one podlegają bezpośrednio pod rząd. Ale wszystkie. Ale duża część. I jak one się, jeżeli zostanie wydany wyrok, który będzie bezpośrednio dotyczył praw i obowiązków obywateli, praw i obowiązków rozstrzyganych właśnie przez te organy, to jak te organy się ustosunkują wtedy? Czy będzie bunt na poziomie, nie wiem, województw na przykład? Organy mają słabo, to widać już po odwołaniu tego prokuratora, który próbował... Dokładnie tak, no to jest niepublikowania. A ja tylko przypomnę, że w grudniu... Już go nie ma. Proszę Państwa, w grudniu była identyczna sytuacja. Prokuratura też wszczęła postępowanie wyjaśniające i tam wtedy nic się nie stało. Także ja bym tego listu... Ale wtedy jeszcze Ziobro nie był prokuratorem generalnym. No właśnie, dlatego ja bym nie bagatelizował tego listu, bo być może świadczy to o jakimś zaostrzeniu kursu. Być może tak jest. Kto się interesuje polityką, to wie, jakim człowiekiem jest Zbigniew Ziobro, jakich słów używa i jakie show wokół siebie umie zrobić. A teraz ja bym rzeczywiście zachował spokój. Naprawdę nie było w tym liście nic, co należałoby traktować jako zbytnią przesadę. Na pewno słowa były nieadekwatne, ale na tym, moim zdaniem, poziomie można by było zakończyć dyskusję na ten temat. Natomiast problem sam z publikacją orzeczenia jest dosyć kuriozalny, ponieważ samo orzeczenie, czy wyrok, czy postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w zasadzie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i tutaj element czysto techniczny nie powinien wpływać na ważność zbyt małą pomoc Unii Europejskiej. Mówią, że mają do czynienia z ludźmi, którzy mówią 70 różnymi językami i wiele przybyło do Grecji bez dokumentów, ponieważ uciekało przed wojną. A do Grecji do tej pory przybyło jedynie 34 urzędników migracyjnych. Tych 400 urzędników migracyjnych obiecała Bruksela, do tej pory nie dotarły. Co dzieje się w Turcji? Tam jest dalej kilka napływ migrantów. Tak, no w ubiegłym roku Turcja wydała około 6 miliardów dolarów, aby przyjąć na to czas około 2 milionów Syryjczyków i około 300 tysięcy Irakijczyków. Oni mieszkają w obozach w bardzo trudnych warunkach w kilku miastach i miejscowościach Turcji. Warunki w tych obozach są bardzo trudne. Organizacje broniące praw człowieka twierdzą, że nie można Turcji uznawać za kraj bezpieczny, jeżeli chodzi o przyjmowanie migrantów. W związku z tym ta sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna, tym bardziej, że w ostatnich miesiącach ciągle napływają kolejni migranci. Z COVID-19, którą tutaj przytoczyliśmy, nie ma przedstawicieli Niemiec i Austrii. Może nawet zobaczymy zdjęcie z Anglo-Ameryki Białystok.
recepcyjnych w Austrii Niemczech zdecydowanie spada, w związku z tym wydaje się, że w tej chwili z kwestią uchodźców czy migrantów będą zainteresowani przede wszystkim przedstawiciele południa Europy oraz takich krajów zdecydowanie antyimigranckich jak Holandia i Słowacja. Także dziękujemy bardzo za co nieco nawet, prawda? Z Niemcami migrantów w lutym było to 60 tysięcy, czyli to porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Turcją zaczyna funkcjonować, ale zaczyna funkcjonować wyłącznie na korzyść Austrii i Niemiec.